Nie widziałem męża Ligi, Rafała. Często, często oboje stają na podium wielu prestiżowych imprez na dłuższych dystansach. Specjalizują się oboje w maratonach. Bywało, że maraton w Gdańsku wygrywali oboje. Litka w kategorii pani, a Rafa w kategorii mężczyzn. Brawo, brawo! Do prawej strony, do prawej zapraszamy, tak? Finiszujemy do prawej, a jeszcze idziemy na kółeczko, od to. Do prawej, finiszujemy. Panią z numerem 40 zapraszamy na jeszcze jedno kółeczko. Sorry. Pani z rozpędu pobiegła na metę, dostała medal. Pani się w kategorii wiekowej wysoko. Brawo Monika, jeszcze tylko jedno kółeczko. Brawo panowie, finiszujemy do końca walczymy. Pięknie. Widzimy zawodnika w kategorii powyżej 5 lat. Spokojnie, przypomina mi tu przed biegiem. Możeśmy tutaj sobie wspólnie biegali, rywalizowali. Witamy Jarka. Brawo Jarosław. Uwaga, piękny finisz, piękna walka. Brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Brawo, Daniel. Piękny finisz. Brawo, brawo, brawo. Widzimy Rafała Wojtuniaka finiszującego. Brawo, Rafał. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Jeszcze zapraszamy pana na... Ostrożnie, brawo. Brawo, brawo. Brawo, Tomek. Brawo, brawo, brawo. Super. Marek już wik finiszuje, brawo Marek. Posiłce z maratonu ze Słowenii, z Lublany. Mieliśmy przyjemność razem pobiec maraton. Brawo Adam! Ciśniemy, ciśniemy do końca. Jest już Karolina, jest i Natalka, jest i kolega Michalski, Mariusz wrócił do biegania, niewiele biega, ale startuje, kiedyś pięknie biegał, łamał chyba 3 godziny również w maratonie.
Jarek Puszka, to numer 511. Brawo, Jarek. A obok mnie to jest kolega Andrzej Połoński, który tu nas ciągle zasypuje tysiącami fotek, wieloma filmami. Bez Andrzeja trudno wyobrazić sobie imprezę. Radek Lutek, Artur Rudzicki, Matracki przed chwilą i Ania Ordyńska, Starzyska. Pobatuszy wiele lat, wspólnie biegaliśmy, a teraz Ania u nas finiszuje pięknie. Ania ostatnio specjalizuje w biegach ultra. Brawo, brawo. Dzisiejszy bieg wygrał Mateusz Tator z klubu RLPL Optima Radą. To mój sąsiad, duży chłopak. Czasem 30 minut 16 sekund. Jak mówiłem, trasa jest technicznie trudna. Bieganie w centrum miasta nie sprzyja uzyskiwaniu rekordowych wyników, szczególnie jeśli chodzi o czołówkę. Amatorzy wiadomo, jeśli mamy jakieś poszczególne etapy swojego rozwoju, treningu, rozbijamy się w tym bieganiu, to życiówki bijemy na każdej imprezie, bez względu na utrudnienia na trasie. Natomiast jeśli chodzi już o osoby, które wyczynowo uprawiają tą dyscyplinę sportu, to trudne technicznie trasy są na pewno elementem, który nie pozwala osiągać rekordowych wyników. Ale Kaczor Mateusz, myślę, że czas, który wykręcił, jest czasem bardzo dobrym. Pokonał pół minuty Bogdana Semenowicza. Trzeci był zawodnik również RLPL Optima. Patryk Pawłowski, czwarty Sylwek Lipiarz, piąty Damian Noga ze Staszowa. Ostatni jest Lip, wiele lat miałem się mieszkać w Staszowie, kudrą elektrowańcu. Tylko tu z Radomia Trzosek jest w czołówce, Miłosz Kaliński, Karol Grabda ukończył na 11 miejscu, drugi w kategorii M40, Kamil Czarnecki, brat Rafała, bardziej znany to. A to Rafała to nie widzę w wynikach, więc sądzę, że Rafał dzisiaj nie startował, aczkolwiek przed nie widział. Sławek, kategoria 50 i więcej lat, Open na miejscu 18. Wygrał z kategorii 50. Tak, ciekawostkę powiem, że Sławek wygrał maraton w Niemczech w Świnoujście Wolgast. Pobił rekord 50-latków, na którym był już chyba kilkadziesiąt lat, bo to bardzo stary wiek. I dostał nagrodę za 300 marek niemieckich za ten rekord trasy w kategorii 50-latków. Także jak na swój wiek, Sławek osiąga świetne wyniki. Izabela Paszkiewicz, która wygrała w kategorii pań, była w Open 9, czyli 8 mężczyzn, tylko było szybszych od Izy. Izabela uzyskała wynik 34 minuty 21 sekund. Druga była Natalia Semenowicz. Myślę, że Bogdanka, Bogdana, który był drugi również w Czuńsku. Trzecia była Dominika Stelma, czyli poprzedniej edycji naszego biegu. Widzimy finiszującą Anię Błaszczyk, która wczoraj pomagała nam przy biegu na Ukrainę. Dzisiaj startuje Kazika. Brawo, Ania. Brawo, brawo, brawo. Pasjonujących nisze. Na każdym etapie biegu można zauważyć, jak biegacze pięknie wywalczują do samej mety. Leon Binkowski, legenda radomskiego biegania. To jest gość, który biega od 40 lat. Biega ultramaratony, m.in. 100-kilometrowe biegi w
czasach, jak tu dzisiaj jesteś, myślę, nie pęko, to jest Radomia, jesteś w stanie pokonać. Leon biegał jeszcze w kisówkach, gdzie nikt nie myślał o butach sportowych, gdzie w ogóle trudno sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Leon biegał w czasach w przedziale około 7,5-7,40 godzin, poniżej 8 godzin na dystansie 100 km. Cały czas w świetnej formie, cały czas. Jerzy Borkowski, ta koszuleczka, ta mielą. 63 to jest kategoria powyżej 70 lat. Proszę bardzo. Jeszcze czołóweczka. Rafał Kryza. Tu z wami. No i Skrzynicki. Witamy, witamy. Grzegorz Malicki ukończył przed chwilą. Stoński. Gratulujemy, właściwie nie Stoński, ale reprezentuje chyba. Najmniej wcześniej reprezentował Kolęcki Klub. Zbigniew Jankowski, 214, od kilkudziesięciu lat. Iskra Marcin, teatralna w biegu, finiszował. Zbigniew Jankowski to również historia biegów naszego regionu, co prawda. Opec Puławy, ale stały uczestnik biegu w Radomiu. Zbigniew, myślę, też biega od kilkudziesięciu lat. Wiele sukcesów za Zbigniew. Brawo, brawo. Piękne finisze jeszcze teraz się tutaj prezentują. Zawodnicy nie odpuszczają. Brawo, brawo. Super, finiszujemy do samego końca. Gratulujemy. Jeden z tych, którzy wszystkie kaziki pokonali. 73, pan Krótka. Brawo, pan. Brawo, brawo. Ireneusz Drejkowski ukończył przed chwilą. Gratulujemy. Brawo, 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 pięknie, pięknie, super. Tim Zalesice, te charakterystyczne koszulki, brawo. Ina na ćmarcie, Monika Zykowicz, Witek Korcza, finiszują. Na ćmarzy, Idran Prado, brawo. Brawo, brawo, super. Mariusz Kuc finiszuje. Brawo. 308. Super. O, Mariusz, zajmij. Proszę tutaj się popatrzy. Brawo, brawo. Dzisiaj zostawił małżonkę. Niegrzeczny, nieładnie widać. Brawo, brawo. Finiszuje Grzegorz Komuła. Numer 171. Brawo, Grzesiu. Kaciu, mówię, że nie chcę zadanie wygrać. Wszystko się wyjaśniło. Mirek wyjaśnił, że żona pozwoliła mu się wygrać. Brawo. Super, to się podoba. Finisz do samego końca. Arek Szymański. Znany globetrotter maratoński, który myślę, że kilkadziesiąt krajów obiegł, jeśli chodzi o biegi maratońskie. Brawo, brawo, brawo. Tim Zalesice finiszuje. Brawo, super, pięknie. Brawo, brawo, Jola Brzeska. Dzisiaj pokonana przez swojego męża Mirosława.
ale się wszystko wyjaśniło, że pozwoliła. No i Kim Zalesinę, brawo, oklaski dla pań. Słabiotko z oklaskami. Kategoria 18 lat. Brawo. Dawaj, Gosia! O, Gosia, dajesz, Gosia, dajesz. Brawo, Gosia. Oj, Gosia, widzisz, że jeszcze. Brawo. Brawo. Tutaj bez numerów startowych, numery ukryte, ale chipy pozwalają na to, że nawet brak numeru przy ewentualnym zagubieniu byłby problem, ale schowany pod kurtką to nie ma problemu najmniejszego. Żółta koszulka reprezentujący dwa kluby, Piekarnie Bacyl i Biegiem Radom, Stefan Fajny, 133, brawo. Brawo. No, widzimy już tutaj chyba pana z dwójką dzieci. Pozwolił chyba, żeby jedno z nich pchało wózek na metę, a tato powiedział obok. Brawo. Rafał Karolak, zabiegany z Karyszy. Brawo. O, pięknie. Witamy, tatusia z dwójką. Ale posiłek w wózku jest. Można jeszcze godzinę więc. Brawo. I następny wózeczek się zbliża. Brawo. Super. Pięknie. Brawo. Finiszujemy. Ciśniemy do końca. Łukasz, nie odpuszczamy. No, Łukasz, dżentelmen, kolegę przepuścił przodem. Brawo. Ewa Rychlicka, brawo Ewa, Łukasz Pachowski, brawo Łukasz. Finiszujemy pięknie, brawo. Brawo Team Zalesice. Brawo. Brawo. W jednej godziny dla osób niewidzących wydaje się coś, że tam drepczą tam sobie, ale jeśli wyjdziemy i spróbujemy sami tej przygody biegowej, to się okaże, że po 200-300 metrach już to nie jest takie leciutkie i zapewniam, że każda z osób, które tutaj finiszuje, sporo potu musi wylać, zanim na takim poziomie, w takim czasie będzie w stanie pokonać dystans 10 km. Ale bieganie jest taką piękną formą wysiłku fizycznego, że praktycznie każdy z nas może je uprawiać, nie mając oczywiście jakichś istotnych przeciwwskazań medycznych. Jego piękno polega na tym, że to jest naturalny sposób poruszania się, który nam posiadała. To jest coś takiego, które możemy realizować sami, według własnego czasu. Wolnego dysponujemy tym czasem sami, kiedy chcemy wyjść na trening, to my decydujemy, nie jesteśmy od nikogo zależni, że możemy uprawiać to wszędzie. Nieraz słyszymy od osób, no nie mogę biegać, bo w tym Radomiu nie ma terenu. Wystarczy pojechać do Londynu, do Nowego Jorku, zobaczyć, że tam w centrach miast ludzie potrafią biegać. Jeśli ktoś przełamie się, wyjdzie, zacznie biegać, pokocha tę dyscyplinę, nie ma przeszkód, żeby znaleźć miejsce do uprawiania tej dyscypliny. Tak jak powiedziałem, wychodzimy z domu, jesteśmy na treningu. Wracamy do domu z treningu, jeśli możemy przystępować do obowiązków rodzinnych czy obowiązków zawodowych. I to jest właśnie bieganie. Dariusz Orcikowski i Jarosław Kosowski finiszują zgodnie. Ty na sznurku związani? Nie. Tak, luzę. Brawo. No panowie, złamaliście godzinę z dużym znakiem. Gratulacje. Brawo.
Jano Szerdyński, Skarżysko, Ania, córeczka dawno temu ukończyła. Z Januszem mieliśmy przyjemność dawno, dawno temu, 20 lat temu jeździć na pierwsze nasze wspólne maratony. Oj, witamy, witamy. Tomasz Magnowski ukończył, Ada Śmiałek finiszuje. Brawo, Ada. Brawo, brawo, brawo Iwona, tak, Iwona, super. Darek Ziątek, brawo, brawo, brawo. Tutaj finisz z dopingiem, to jest Małgosie. Brawo, brawo, Amka, Staryszy, grupowo finiszuje, brawo. Aktywna i bardzo widoczna i prężnie działająca grupa Zawiedany Staryszy. O czerwone koszulki, których już kilka osób zameldowało się na mecze. Teatralna w biegu widać rozszerzyła swój skład. Już tych koszulek widać kilkanaście co najmniej. Brawo, brawo. Z numerami przypiętymi proponowałbym przechodzić kilka razy przez linię mety, bo możecie tutaj troszkę spowodować zamieszanie. Brawo, brawo. Mateusz Kaczor, zaproszenie masz pod scenę, bardzo prosimy. Prasa, telewizja, radio, wszyscy na siebie czekają. Zapraszamy zwycięzcę dzisiejszego biegu Mateusza w rejon sceny. Mateusz Kaczor. Christo Wasiliew kończy, brawo Christo. Brawo, brawo, super. Barka biega, brawo. I taka krótka informacja dla wszystkich oczywiście tutaj biegaczy i biegaczek, jeżeli chodzi o dekoracje najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, ale także mamy i nagrody specjalne. Godzina 14.45. No i pamiętajcie też, że bieg Kazików ten 14 w tym roku. Brawo, brawo. Słuchaj prezydenta miasta Radomia, czyli pan prezydent, a pod któryś z naszych wspólnych prezydentów się na pewno pojawi. Brawo, brawo. Dzień biegów z numerami startowymi proponujemy nie przechodzić przez matę, bo znajdziecie się kilka razy wynika. Numery mają pewno cipy. Brawo, brawo. Ania Borkowska, brawo. Jerzy już tu dawno się zameldował, szanowna w tej chwili. Brawo, Ania. U dziewczyn wieku nie podajemy, ale tak po cichutku powiem, że Ania to jest powyżej 60 lat, kategoria pań. Biega również półmaratony od wielu lat. Biegające małżeństwo i nie tylko, bo również cudowa, syn, cała rodzinka biega. Brawo, brawo. Brawo, Edytka! Super! Brawo, brawo!
Tadeusz Krocka jest taką prawdziwą skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o biegających, tych, którzy pojawiają się na mecie, już nawet wie, kto jest kim, że tak powiem, małżeństwem, kto bieg, kiedy zwyciężył, kto w jakiej oczywiście kolejności. No to ja, żeby nie być gorszym, do tego powiem, że to jest 14 bieg, a ci, którzy, uwaga, uwaga, uczestniczyli we wszystkich 13 edycjach, to Tomasz Orman, Karol Grabda, Paweł Krótka, ale także Dariusz Orczykowski i Andrzej Kacprzak. We wszystkich 13 poprzednich edycjach brali udział. Co do tych małżeństw, to wcześniej sprawdzam, czy tam nie było wcześniej rozwodu i tak dalej, żeby też przypału nie zrobić. A jeśli chodzi o imiona, to kilka jest bardzo popularny. Ja pięknie druga grupa, to zawsze się trafi. Bez względu na to, czy znam, czy nie znam. Także to, tak to wygląda. Brawo, brawo. Pięknie. 591. O, może tam Sola finiszuje. Dawno, że zaczął biegać w życiu niedużo, ale 50 kg. Brawo, nie przechodzimy, uwaga, tam przechodzą. Zwracajmy uwagę na biegnący. Brawo, brawo. Finiszuje maratończyk. Właściciel, współwłaśnika klapy Andrzej Karczewski. Numer 246. Już blisko za nim charakterystyczny czapelce Andrzej Warlewski. Brawo. Brawo, brawo. Też charakterystycznej czapeczce odwrócony do tyłu Paweł Wanasik, ale to przed nim biegnie Ania i biegnie nasz kolega, brawo, brawo. Kolega Pomorski finiszował, Robert Pomorski. Ciągle nadbiegają, widzimy. Prawdopodobnie jednego z najstarszych uczestników, liczącego sobie 74 lata, tak jak jeden z niego, numer 681. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. Brawo. Produkty do roli, nie rani akcji, te oczywiście produkty do spożycia powodzenia biegu, zresztą nie do Państwa przyjeżdżał, bo są one nam rozdawane, tak więc sumy zwracowego odpoczywajcie 14.45, oficjalne wyniki wręczenia na już poszczególnych kategoriach. Skoro należy taka cisza ze strony Tadeusza, to ja mogę jeszcze kilka słów o sponsorach. Sponsorzy fundatorzy nagród pieniężnych to prezydent miasta Radomia, tutaj oczywiście nagroda w kategorii generalnej. Klasyfikacja krajowa to firma Avis Hydrotechnik. Najlepsi radomianie, oni między innymi otrzymają nagrodę od zakładu automatyki komputer, a także od firmy Seka od Rzeźniarki.
szkoły podstawowe, tutaj były nagrody od firmy Cipato, a nagrody specjalne to ubezpieczalnia Woszpil EU. Drodzy Państwo, zakłady automatyki Computersa, Abyss, główny partner i sponsor, to również on na tej liście, Jump World, Cipato, firma Zbyszko, Proctechnik, Concolor, Klub Platinium Fitness i Kręgielnia, ubezpieczalnia Woszpil, no i oczywiście Fight Sports Jarosław Krawczyk. To nasi partnerzy, sponsorzy główni, a także fundatorzy nagród. Ale wśród naszych partnerów są także Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych. Ale to nie koniec naszej listy, bo ta jest dosyć pokaźna, a to oznacza, że ta impreza sportowa ma wielu zwolenników i przyjaciół. Mamy też oczywiście wolontariusze ze szkoły 11 Liceum Ogólnokształcącej im. Stanisława Staszica, program ministerialny Lekka Tytuka dla każdego, zawodnicy i rodziny z klubu UKS Technik oraz RLPL Optima Radom, Stowarzyszenie Zabieganych Karyszów, Stowarzyszenie Biegiem Radom, tutaj prezes Tadeusz Kraska, który wspaniale tutaj Państwu komentuje po raz kolejny, tym razem już 14 bieg Kazików. Mamy wolontariuszy z OSP z Karyszew, a także uczniów z publicznej szkoły podstawowej numer 19. Wszystko działa, nic się nie zepsuło. Brawo! Brawo, pięknie. Oklaski, oklaski dla Pana. Wielkie gratulacje, pięknie. Super. Ja szczególnie polecam dopingowanie i oklaski, zachęcanie do finiszu osoby, które teraz kończą. One nie mniej serducha i nie mniej wysiłku włożyły, jak ci, którzy kończyli na miejscach pierwszych. Brawo. Słowiński Andrzej. A tak przy okazji stowarzyszenie, brawo, to brawo. Tylko stowarzyszenie Biegnie Radom, ale i Radom biega, więc tutaj podobne nazwy, ale nie zmienia faktu, że wspólnie biegają do jednej mety. Brawo, brawo. Pięknie. Finiszujemy. I meta. Brawo. Widzimy pana z pieskiem finiszującego. A słyszycie dwójki dzieci. Można, jest, i jest. Kolejną imprezą, która będzie organizowana w naszym mieście, to tradycyjny już 8 bieg Konstytucji 3 maja. Nazwa biegu sama wskazuje na jego termin. Brawo, brawo. Nie wiem, czy handicap to nie jest jakiś ten piesek, który ciągnie. A wcześniej jeszcze 10 kwietnia mamy taki oficjalny trening, cykl biegów w lesie Kozłowie, w Puszczy Kozienickiej, Dziki Kroś, gdzie biegamy na dystansie 10 km i pół maratonu. Trening, ale biega tam ponad 100 osób również. Fajny przerywnik do takich startów miejskich. Brawo, brawo, super. Tadeusz, jeśli słyszysz te sygnały, to oczywiście jest sygnał, że już ostatni biegacze, że już zamykamy oczywiście w tym momencie tyły, że za moment też pojawia się na linii mety, ale 14.45, sygnał faktu o tej godzinie nie ma grup. Tak jest, sygnał słyszymy. Jeśli to jest rzeczywiście sygnał zamykającego bieg, to się bardzo cieszymy, ale tu widzimy piękne jeszcze finisze. Brawo, brawo. Brawo, 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 super. Brawo. Piękna jest ta długa, prosta aleja biskupa Hrabka. Pozwala nam tutaj doskonale obserwować finiszujące osoby. Brawo, brawo, super. Śledzić, jak docierają, śledzić na dłuższym odcinku. Piękny finisz.
Brawo, brawo, najlepsza mama finiszuje. Ania Zgodka. Lat 18 plus maleńki bacik. Brawo, brawo, brawo Ania. No to właściwie według nowych tutaj zasad, to nawet ten bas możemy jej obciąć, tak? Bo się obcina od różnych towarów. No dobrze, natomiast ja się nie obcinam i nie odcinam od patronatów medialnych, bo o nich też trzeba byłoby wspomnieć. Ja Państwa bardzo serdecznie witam w imieniu Radia SK, a także Radia Z, Radom, natomiast wśród naszych partnerów medialnych właściwie są zgodnie praktycznie wszystkie media radomskie, m.in. Radio Rekord, Telewizja Dami, Co za Dzień, 7 i Radio Radom, Radom 24, Twój Radom.pl, Mój Radom.pl, co tam jeszcze mamy na naszej liście. Mamy jeszcze oczywiście tutaj Dworca Radom, Echo Dnia, Radio Plus, Zebra TV, Radom Sport.pl, Gość Niedzielny, a także Sport Radom. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie pominąłem. Tak więc to są media, które uczestniczą po raz kolejny. Przypominam, 14 już bieg kazików wybrał prezydenta miasta Radomia. Szanowni Państwo, w tym roku podczas tegorocznego biegu kazików zbieraliśmy razem dla Marka Ośki. Ja przypominam, że można Markowi dalej pomóc, także już po zakończeniu biegu, więc wystarczy wejść na stronę odpowiednią i chociażby stanąć do pewnego wyzwania. W każdym razie grupa Razem dla Marka wspiera rodziców z grupy pieniężnej na zakup potrzebnego sprzętu. Państwo możecie też to zrobić, biorąc udział w odpowiednich medytacjach. Pamiętajcie, Razem dla Marka to jest taka specjalna grupa wspierająca. Można sobie gdzieś tam wygooglować, wyklikać, ale mamy także jeszcze wyzwanie tu, czyli ludzie z charakterem, z ciężarem papizem. I tutaj chodzi o to, że no właśnie, wejdźcie Państwo sami, wyzwanie dla 100 ludzi z charakterem. Sprawdźcie, tam też można Markowi pomóc. A przy okazji stałem z jakiegoś wyzwania i sprawdzić swój charakter. Brawo, brawo. A jeśli chodzi o najbliższe imprezy, to jeszcze należy wymienić czerwcową imprezę w tym roku 26 czerwca i jubileuszowy półmaraton radomskiego czerwca. Przy okazji powiem, że tegoroczna trasa jest trasą nową, a atrakcją jest, są dwie rzeczy. Po pierwsze, startujemy sprzed budynku byłego Komitetu Wojewódzkiego, czyli historycznie, czyli przy budynku dyrekcji okręgowej Lasów Państwowych, a finiszujemy wewnątrz nowej hali Radomskiego Centrum Sportu. Myślę, że ten finisz, oprawa będzie na pewno wspaniała. Biegi, które kończymy w halach sportowych, największe biegi na świecie, bardzo często mają swoją metę wewnątrz hal sportowych, co pozwala pięknie nagłośnić obiekt, zorganizować szereg atrakcji towarzyszących. Będzie dzisiaj zapraszamy na 10. jubileuszowy półmaraton Radomskiego Czerwca. Przeddzień tego półmaratonu tradycyjnie bieg Warchołów, Mila Radości, bieg dzieci, biegi wolontariuszy, cały cykl biegów i również biegamy ulicą 25 czerwca oraz w parku Leśniczówka. Ten bieg w tym roku wraca jak gdyby na ścieżki, które prowadzą do obiektów związanych z wydarzeniami czerwca 76, żeby nie odbiegać klimatem i celem tej imprezy od tego, dla kogo, dla jakiej pamięci, jakich wydarzeń ten bieg jest zorganizowany. Również w budynku okręgowej dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się stała wystawa wydarzeń. Biegacze będą również, szczególnie którzy przyjadą do nas w goście, będą mogli zajrzeć, zobaczyć tą wystawę. Także już dzisiaj zapraszamy. Rejestracja od grudnia, zgłoszenia już na ten bieg są możliwe. Warto zgłaszać się wcześniej, dlatego że opłaty startowe są progresywne. Późniejsza rejestracja to równa się wyższej opłacie, więc szkoda oczekiwać. Bieg ma bardzo bogate pakiety startowe, a to dzięki głównie wsparciu gminy miasta Radomia, jak i naszego sponsora głównego firmy Trendlas Radom.
strzała. Tadziu, za chwilę będziemy zaczynać jednak troszeczkę przed czasem, jeżeli chodzi o kwestie dekoracji, więc jeżeli byłbyś uprzejmy, to jeśli u nas pojawi się mikrofonem, to tę część twojego komentarza będziemy zamykać, a będziemy otwierać część wręczania nagród. Tak więc serdecznie zapraszamy Państwa w pobliże, powoli w pobliże oczywiście sceny. Pan prezydent już jest z nami, a jego puchar przypomina ten 14 już bieg Kazików. Tak więc powoli również organizatorów, tutaj zapraszamy w pobliże sceny, a zwłaszcza tych, którzy w poszczególnych kategoriach mają moc, albo sprawdzili na liście wyników, że byli najlepsi. Zapraszamy.